wedle informacji cesarskiego wywiadu Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Triss Merigold. Klinację, by zostać rozbójnikiem, każdy nieludź. Aha. Hejka, to Lex Blackrose i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ostatnio zakończyliśmy wątek fabularny Krwawego Barona i teraz jesteśmy na drodze do odwiedzenia Triss w jej domu. Teraz musimy jedynie... Połączyła nam się scenka, gdzie... Aha. Ej ty, zjeżdżaj stąd. My obrabiamy ten dom. Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Już. Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym je szukał w zgniłym gaju. Miły Gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadek. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły Gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Męgę? Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to kram czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad.
dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Okej. Znajdź się na rynku głównym i podążaj za nim. A najpierw to może pomożemy Triss zebrać jej rzeczy. Przecież nie chcemy, żeby się zmarnowało, prawda? Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Co się z podziemiem? Zioła, korzonki? Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Może została jak tamta. Po prostu się tak jakby ukrywała jako uzdrowicielka tutaj. Żeby tylko robić. Co jest zgodnie z prawem? Mam magię w amuletach. To amulety Triss. Mam uczulone na eliksiry. Tam jest jeszcze tobołek. Lecimy dalej. Tu jest coś. Dobrze, ale dlaczego w ogóle sprawdzamy, czy to jest miejsce Triss? Prawia Triss. Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. A. Róża pamięci. Całkiem usła. Może to ktoś po prostu podrzucił jej rzeczy, żeby wyglądało, że ona tu mieszkała, a tak naprawdę ona się gdzieś indziej znajdowała. Może ona po prostu podrzuciła tu swoje rzeczy, żeby odciągnąć uwagę od siebie. No tu pod ziemią coś jest, no ale to może na zewnątrz jest jakieś wejście. Jakiś krzaczorach czy coś, nie widzę nic. Dobra. To lecimy tego żołnierza. Złodzieja szukać. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Aha, ja mam za nim gonić. Tu chyba skręcił, nie? Mój wujcio to jeździ z cyrkiem, bo umie... Umie, no, tego... Nie mam siły. Myślisz? No, co masz, kobiet, jadro? Hej, znalazłam go. A ty czegoś się mnie uczepił? Po prostu idę tam, gdzie ty. A skąd ty, kurwa, wiesz, gdzie ja idę? Zaszło nieporozumienie. No ja, kurwa, myślę. No ej, ale przy pana... Ile mam czekać? To jest takie niesprawiedliwe, że ja się na tych...
No właśnie widzę, że utknęłam. Okej, umarłam. Przestań, wystarczy. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Zadam proste pytanie. Ty odpowiesz w prosty sposób. Gdzie jest zgniły Gaj? W dzielnicy burdeli. W zaułku. Przy bramie stoi odźwierny. Jak mu powiesz hasło, to cię wpuści. Jakie hasło? Stara locha powiła warchlaki. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Okej, dziękuję. Przepraszam, że was tak zbiłam. Tutaj gdzieś jeszcze było zadanie. Jak to przewidziałam? Tu. To sobie tu podejdziemy. Trochę nie w tą stronę, no ale trudno. Będę tutaj też na piechotę chodziła, bo to jest tragedia, jeżeli chodzi o tą płotkę. A, chcę sobie zebrać poboczne zadanka. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszem? To nie ma nic. Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. Jakbyś się kule zaleje zajadał, to byś wybladły nie był. Został zniszczony. Tu sobie ustawimy mogę po jednym. Tu jest dużo tablic z okuszeniami takimi pojedynczymi, no ale już trudno. Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę Amantę na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Kojarzę nazwisko. Ale widzę, że jestem za mała w poziomie, żeby w ogóle się bawić te ogłoszenia, więc... Otwierać! A ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stara locha powiła warchlaki. A. Witaj w naszym gaju, bracie. Sam poszedł. Tam do mnie się przeteleportował. Dobra, mamy iść tutaj.
Tutaj. Teris! Musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Mówisz tak, jakbyś miał do mnie sprawę. Kto wie? W dzisiejszych czasach ktoś, kto nosi dwa miecze i umie zrobić z nich użytek, może być bardzo potrzebny. Mogłeś posłać po mnie jakiegoś pachołka. A mogłem. Ale chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny? Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Triss Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstała. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj,
Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. Spoko, ty Piaro, pomóż mi po prostu. Chodźmy. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napłumać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokciem, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskot. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Dobrze. Klapa w podłodze. Where klapa w podłodze? A, tu klapa w podłodze. Co to robisz? Czuję przeciąg. Tutaj powinien być wyjść. Zresztą, gdyby nie było zbyt, by nas tu nie skierował. Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko Klarki. Dlatego po masakrze Block Muin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siewaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynek. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go Menge, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Ona? Dzięki. Może innym. No właśnie. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Dobra, gdzie mam płynąć? Gdzieś tam. To coś jest. Tam też. No, podnieś. I tu jest jeszcze... Chyba to z zadania. Dobra. A my sobie tu jeszcze podpłyniemy i weźmiemy to, co jest tutaj. A, to są jakieś roślinki, to nie warto. To wracamy. A. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Proś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. A
ale na amnezję owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Tak jak ty? Wykorzystał? Ja? Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Zaraz, spóźnij się. To nieźle. Tak sobie może przechodzić po prostu miastem obok strażników, a wszędzie są... Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Elo. Tris, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Tris? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Tak, tak. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście. Dobra praca, dobra płaca. Połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania. Jestem wiedźminem i wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. W porządku. Macie tu pierwszą ratę. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Jakich? Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Właśnie. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Tris, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Okej, chyba zrobiliśmy to, co zależało. Te szczury, nie? W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będzie... Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Ja nie wiem. Jeszcze nie wiem. Co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. Ja nie wiem.
nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. A co my mamy zrobić? Wygoniliśmy szczury. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Iz. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił. No, wiedziałam, że tak będzie. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Umówmy się, że twoich przyjaciół tu nie było. Zapłacisz drugą ratę i rozstaniemy się w pokoju. Nie ty będziesz mi stawiał warunki. Ha! Nie wtrącaj się. Chcemy tylko czarodziejów. Dobra. Obawiam się, że będziecie nas musieli wziąć w pakiecie. Geralt. Twoja wola. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. A co ty zrobisz? Napuchniesz? Co ty mi niby możesz zrobić, typie? No, i cyk. Wow, odcięła mu rękę! Wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Szłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Zniszczył go. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Spoko. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Kto? Nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Kogo? Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, Triss. Do zobaczenia. Gdybym chciał cię odwiedzić... Mieszkam teraz na Okrawkach. Musisz iść pod górkę za targ rybny. Zapraszam. Do zobaczenia. Zapraszam. A jen, frajerze? Co? Nie umiesz nawet powiedzieć, co tam u niej. Aha. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corinne jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się.
Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz... Podejrzewam, że ktoś po prostu siedzi w tym domu nadal i... Prawda jest, już... Hehe, moje. Wywaliło mi grę. Jak tu wywaliło mi grę? O no. To jeszcze w takim momencie. Odejdź! Zostaw! I gra się kraszuje. Cyce ci zaraz wylecą, babo. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka. Poddasz. Spoko. W takim razie rzućmy okiem na ten stryk. Aha. Buty zabójcy. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Na pierwszym piętrze? Gdzie była na pierwszym piętrze kołyska? Tu jest parter, tu jest kołyska, nie? W teorii. Tak? Dobrze myślę? Tu nie, tu jest wejście na... poddasze tu może? Ja tu. Kolejna kartka. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Dobra. Szpadaj piecz. Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Słuchaj, to co robisz wcale nie jest zabawne. Bo ty się nie znasz na żartach. Ludzie w ogóle są głupi. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam.
A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć, tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Dobra. Czas ją obudzić. Trochę szkoda, że ten typo zapłacił. Za ten dom tyle, no ale z jednej strony no nie chcę jej wyganiać, nie? Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Spoko. Musimy jeszcze typowi powiedzieć, nie? Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Nie chciałam tego kliknąć. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż. Na biednego nie trafiło. Prawda jest. Okej. Okay. Nie przejął się jakoś bardzo. Ogłoszenia? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. To nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem.
Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć. Widzisz zresztą, sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomysł szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw, sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Niech moc wiecznego ognia będzie z tobą. Wydaje mi się, że widzę. Wszystko w porządku? Ty jesteś jak śmierć. O, kto wie, co za zbiór ludzi morduje. Nie wiesz, gdzie tu można kupić papugę? Góry niby jest. O, tutaj. Tutaj przeprowadzam seansy śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere. Płynące z głębi serca. A dobrze, zaczynajmy. 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 Na początek. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta. Ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak. Myślę, że tak. W takim razie słucham cię. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Tak. Nie śpiesz się. Mamy czas. To było w Rivii. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić. Nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Jakieś inne wspomnienie? Tak, jest jeszcze coś. Dobrze, mów tylko to, co chcesz mi powiedzieć.
To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie. Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Wiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje... Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Kogo nie mam wiedzieć? No na pewno nie tutaj. To tu pewnie. Może Jaskier. Bardzo się lubili. Co jest to jest tej anielki? No, najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta,
Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Jaskier odziedziczył burdel? Słyszałam. Świetnie. Dziękuję. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Dobra. Ale Jaskra już odwiedzimy w następnym odcinku. Kolejna fala fabuły. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. No i że usłyszymy się następnym razem. Pa, pa!